Siema, z tej strony Domanu, a w dzisiejszym nagraniu kompleksowo omówimy temat strzelania z dystansu, w tym przedstawię sekretny sposób na zdobycie gola, o jakim nawet wielu się nie śniło, ale póki co, przechodząc do podstaw, to bramkę prostym uderzeniem sprzed pola karnego, czyli wyłącznie z użyciem lewego drążka oraz przycisku strzału, da się zdobyć z obszaru, który widzicie teraz na ekranie. Jest to dokładnie ten sam obszar, co w dwóch poprzednich odsłonach gry, który kończy się mniej więcej na 28 metrze. Wewnątrz niego najprościej zdobyć jest gola poprzez ustawienie się zawodnikiem na wprost, na przykład prawego słupka bramki i oddanie strzału po przekątnej w kierunku lewego słupka z napełnieniem paska siły na około 3 kreski. Główna zasada jest tutaj taka, że przede wszystkim najłatwiej zdobyć jest bramkę z dystansu strzelając po skosie. Czasem kąt, jaki wyznacza zawodnik linią swojego biegu oraz kierunkiem strzału, jest dość pokaźny, ale wciąż jest to bardziej użyteczne niż prosty strzał z czuba. Oczywiście, o ile biegniemy na wprost celu, to prosty strzał przed siebie również się sprawdza, jeśli co jasne użyjemy odpowiedniej siły. Natomiast w kontekście najskuteczniejszych i pewnych strzałów sprzed pola karnego FIFA 18, numerem 1 jest bez wątpienia strzał po skosie. Drugim skutecznym sposobem na zdobycie gola z dystansu jest oczywiście techniczne uderzenie, które wykonać można śmiało z obszaru zaznaczonego teraz na ekranie i przy którym przytrzymać trzeba odpowiedni przycisk, by podkręcić piłkę, czyli R1 na PlayStation oraz RB na Xboxie. W przeszłości te strzały często były skuteczne, kiedy dany zawodnik oddawał je biegnąc niemalże równolegle do linii końcowej boiska, lecz aktualnie są one niezwykle efektywne, gdy piłkarz zwrócony jest niemalże na wprost bramki. Niemalże, bo jakąś krzywiznę trzeba jednak zachować i warto zauważyć tutaj, że kierunkiem biegu wyznacza on niemalże dosłownie miejsce, w które poleci piłka. Natomiast tak jak widzicie w tle, napełniając przy takich uderzeniach pasek siły na 2,5 do 3 kresek, nie daje się zbyt wielkich szans bramkarzowi na obronę, aczkolwiek bardzo ważne jest tutaj precyzyjne wychylenie drążka w kierunku celu. W innym wypadku, nawet mając nastawioną asystę, bardzo łatwo będzie nam przestrzelić. Idąc dalej, to wszelkie uderzenia z woleja czy też półwoleja już dawno nie były tak użyteczne jak w FIFA 18, aczkolwiek tutaj zasada jest nieco inna, bo nie ma jednego stałego schematu pozwalającego nam zdobyć bramkę po uderzeniu z powietrza, a przede wszystkim musimy zadbać o to, by nasz zawodnik miał dość duże pojęcie o strzelaniu z dystansu oraz ponadprzeciętnie ocenioną siłę strzału, jak i woleje, co najmniej na 80. Jeśli te warunki są spełnione, to intuicyjnie można uderzać takim piłkarzem na bramkę po podaniu górą, podbiciu piłki okocza flikiem, po wykonaniu rainbow, sombrero czy też bolasy flika. Ważna jest tutaj tylko siła strzału, minimum 3 kreski i precyzyjne nadanie kierunku. A jeśli to się uda, to na pewno zdobędziecie wiele bramek jak te, które przed chwilą widzieliście. Czas przedstawić mój sekretny strzał. Właściwie strzał jest zwykły, ale za to ustawienie bramkarza trochę szwankuje FIFA 18. Temat jest świeży i trzeba będzie go jeszcze obadać, ale bez wątpienia FIFA 18 da się zdobyć bramki z ponad 30 metrów. No ale po kolei. Zauważyłem, że kiedy znajdujemy się na własnej połowie, to bramkarz rywala stoi na 11 metrze, co widać na radarze. Natomiast kiedy idąc z kontrą wejdziemy na połowę przeciwnika, golkiper automatycznie cofa się niemalże na linię bramkową. Tylko że po przebiegnięciu kolejnych kilku metrów w kierunku linii bocznej boiska, bramkarze znowu często wychodzą dosłownie na sekundę na 11 metr. Jak widzicie, to jest mecz rozgrywany na bota, więc nie ma tutaj mowy, żeby to wyjście bramkarza było sztucznie spowodowane decyzją mojego przeciwnika. A ja w takiej sytuacji, no cóż mogę zrobić? Prosty strzał z ponad 30 metrów i tak ustawiony golkiper nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest jednorazowy błąd ustawiania bramkarza, bo po zdobyciu tego gola zagrałem mecz z Maćkiem, żeby zobaczyć, jak ustawia się jego golkiper i dosłownie odtworzyłem tę bramkę, bo jego bramkarz sam z siebie wyszedł na 11 metr. Zresztą zaobserwowałem już wiele takich akcji, chociaż piłka po nich często lądowała na poprzeczce, co wcale nie zmienia faktu, że przez złe ustawienie bramkarza da się zdobyć bramkę z ponad 30 metrów, chociaż cały czas wiele trzeba odkryć w tym temacie, bo niby dlaczego bramkarz miałby wybiegać na 11 metr, kiedy idziemy z kontrą? Moja teoria odnośnie tego jest taka, że wiele z tych przypadków spowodowanych jest cechą wychodzi do wrzutek, którą ma bramkarz, który puścił ten strzał Romelu Lukaku, czyli Team Król. Należy zauważyć tutaj, że golkiper wychodzi na 11 metr dopiero kiedy zaczynam biec w kierunku linii bocznej, a więc możliwe jest, że skrypt kryjący się pod cechą wychodzenia do wrzutek nie działa najlepiej i bramkarz automatycznie wyszedł tak daleko od bramki, bo po rozpoczęciu przez napastnika biegu w kierunku skrzydła spodziewał się po prostu dośrodkowania. Nie wiem jeszcze, jak to dokładnie działa
i nie wiem, kiedy będę miał okazję zgłębić temat, ale w każdym razie jest to odkrycie, którego jeszcze nie widziałem i mam nadzieję, że w wolnej chwili część z Was przyjrzy się temu zagadnieniu, bo jeśli uda nam się opracować schemat, który spowoduje regularne wychodzenie bramkarzy przeciwnika na 11 metr, no to cóż, powiem tyle, że będzie fajnie i ciekawie. Na zakończenie oczywiście przypominam, że jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której bramkarz przeciwnika znajduje się na naszej połowie i chcemy oddać strzał na pustą bramkę z tejże połowy, to musimy wykonać go przyciskiem odpowiedzialnym za dośrodkowanie, którym pasek siły napełnimy do pełna, a kierunek wyznaczony przez nas lewym drążkiem będzie w pełni manualny. Jak więc widzicie, FIFA 18 wbrew powszechnej opinii da się zdobyć bramkę niemalże z każdej odległości, ale jeśli chodzi o strzały oddane pomiędzy 30 a 50 metrem, to mamy jeszcze co nieco do odkrycia. Kolejny filmik z cyklu Nauka Gry pojawi się już w przyszłym tygodniu, o ile pod tym materiałem będzie 110 łapek w górę. A co? Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!